Dzień dobry. Dziś na warsztat wjeżdża aparat FET5C. Widzimy, pierwszy raz prezentuję Państwu aparat od razu z futerałem. Mimo tego, że do poprzednich większości aparatów już miałem futerały, licząc z polskiego aparatu Druch, który nie przyjął się najcieplej, że tak powiem, na tym kanale. Ale dobrze, na wstępie chciałbym poprosić o zostanie troszkę dłużej niż niż pół minuty na filmie. No i co? No i zapraszam. Mam nadzieję, że ten film z tym aparatem przyjmie się co najmniej tak ciepło jak z Zenitem. Bo tak jak już mówiłem, Druh się trochę nie przyjął. Ale dobrze, wracając do tematu. Jest to aparat produkcji radzieckiej FET5C. Ten model, ta wersja tego aparatu nie jest pozbawiona korekcji dioptrii, co w moim wypadku lekko przeszkadza, patrząc na to, że bądź co bądź jednak mam wadę wzroku. To jest tak, w tym konkretnym egzemplarzu prawdopodobnie jest uszkodzony dalmierz. Zwyczajnie w świecie ostrzyć nie chce dobrze, patrząc na kropkę, która jest w środku. Nie wiem, czy dałbym radę pokazać, jak wygląda widok prosto z dalmierza. Właśnie, sam aparat FET5C jest to dalmierz. Generalnie radzieckie dalmierze w dużej mierze opierają się o aparat niemiecki, jeszcze z tego co pamiętam przedwojenny, Leica 2. Ten, z tego co się orientuję, też. Dobrze, przejdźmy może do krótkiego omówienia, co ów aparat posiada. Niestety nie będę mógł Państwu pokazać aparatu w środku, jak on wygląda, gdyż mam założony film, na którym mam jeszcze mam niespełna 20 zdjęć, więc trochę szkoda, by mi było po prostu naświetlać film albo marnować zdjęcia, gdyż jednak nie jest to sprawa tania. Dobrze, przejdźmy sobie, albo dobrze, wyciągnijmy na razie aparat. Aparat, którym montujemy jakby w futerale, tak jak wszystkie inne, przykręcając go na taki otóż, to myślę, że będzie można pokazać takiej o śrubie, do miejsca, w którym normalnie byśmy montowali teraz statyw. O tutaj. Mamy od spodu dwa takie jakby pokrętła, zamykanie aparatu, którego niestety, jak już mówiłem, nie mogę otworzyć. Co mamy dalej? Plus warto podkreślić, że ruszając tym, otóż tym właśnie pokrętłem, zerujemy licznik zdjęć, który możemy zobaczyć dokładnie w tym miejscu. Czyli na naciągu migawki i przewijaniu filmu. No to co mamy dalej? Od tyłu możemy zobaczyć oczywiście klapkę. Do tego miejsca tak mniej więcej ściąga się po prostu jakby obudowę, żeby założyć film. To jest tak. Tutaj obok widzimy wizjer. Co to będę teraz nazywał wizjer? Jak już jest dalej, jeszcze mamy niestety nie z obiektywu, tylko mamy osobny wizjer. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać już do góry nogami Państwu. Oj, muszę sobie spróbować trafić. Nie widać za dużo ze względu na kadr, ale widać plamkę, która służy do ostrzenia. To jest tak, teraz przejdźmy sobie na górę. Górna część aparatu. Oj, coś nie chciał wyostrzyć, dobrze. To jest tak, jest to aparat wyposażony już w światłomierz selenowy. I co? Tak jak już mówiłem, tutaj posiadamy licznik zdjęć i naciąg migawki. Dokładnie w tym miejscu jest spust. I co warto zauważyć przy spuście? Sam spust ma jakby takie na sobie, możemy to nazwać, dwiema warstwami. Odciągnę tylko migawkę, bo tak się jak za chwilę tuż po nagraniu tego filmu najprawdopodobniej pójdę na zdjęcia z tym aparatem. I co, tak jak możemy zobaczyć, on jest jakby dwustopniowy. I o co chodzi z tymi dwoma stopniami?
To od góry służy do zwolnienia migawki, po prostu zrobienia zdjęcia. A to do od jakby umożliwienia zwijania powrotnego filmu. To jest tak. Jak już mówiłem, mamy tutaj. Albo nie, przejdźmy na razie do migawki. Tutaj mamy właśnie ustawianie czasów migawki. Są to czasy. Znaczy inaczej, jakby mamy tutaj zaznaczone czasy od. No i to się nie chciało ustawić. Mamy tutaj ustawione czasy od 1 sekundy do 1,05 sekundy. Aczkolwiek takie faktycznie czasy, co można ustawić, to jest. Znaczy inaczej, można jaki się chce, bo jest też czas B. Można, o proszę, tutaj zobaczcie. Jest czas B, czyli ustawiamy ręcznie. Ale co? Są te czasy, nie wiem jak to określić dokładnie, jakby dłuższe czasy, które można ustawić po prostu trochę tak poniekąd wręcz, no trochę na siłę, ustawiając tak. To jest tak, sama migawka jakby w domyśle zmierza do 30, w sensie przekręcając w tą, czujemy stronę opór. Ale dalej. Mamy tutaj miejsce do mocowania lamp błyskowych. I tak, to jest aparat obsługujący gorącą stopkę. Aczkolwiek mamy też na tyle miejsce do używania, do podpięcia jakby kabelka dla lamp, które nie obsługują gorącej stopki. Możemy wykorzystać z kabla. Nie kabla, tylko przepraszam, wężyka spustowego montowanego tutaj. Co dalej? Widzimy wskazówkę jak z jakiegoś prędkościomierza, czyli innego miernika. Jest to ze światłomierza, który możemy zobaczyć na przedzie. To zaraz pokażę. I to jest tak. Tutaj mamy, można powiedzieć, jakby kalkulator a propos tego, jak interpretować odczyt z tego właśnie wskaźnika. Czyli co? Ustawiamy sobie najpierw na to nacięcie czułość filmu. Czyli tak jak u mnie jest 400 ASA, ISO. A, to jest nawet ISO. Nie zauważyłem. I chyba ghosty. Prawdopodobnie tak, nie wiem, nie znam rosyjskiego. W każdym razie tutaj ustawiamy odczyt, jaki mamy. Na przykład, tak jak tutaj mamy 3. I bardzo przepraszam za ręką w kadrze. I czytamy. Dla przysłony 16 należy teraz użyć tego czasu 4. Dobrze, to przejdźmy teraz na przód aparatu. I co? Dobrze, jak widzimy, jest to aparat bardzo ładny, aczkolwiek co? Mamy tutaj. Właśnie, otóż to obiektyw. Nie pamiętam, jak to jest dokładniej obiektyw. Nie jestem pewien, jakiej, czy to jest jakiś industrial, czy coś. Jeżeli wiecie, to możecie mi podpowiedzieć. To jest tak, na przodzie widzimy od razu okienko, przez które jakby patrzymy i światłomierz, jakby panel światłomierza, który pobiera odczyt. Czyli tak de facto produkuje po prostu prąd. On nie jest za wysokim napięciu. Co dalej? Tutaj możemy zobaczyć samowyzwalacz, który przez naciągnięcie w tą stronę dotąd i zwolnienie tym może robić zdjęcie po prostu po ustalonym czasie, który ma. I tak oto się prezentuje ten aparat. Właśnie, bo miałem powiedzieć jeszcze taką rzecz, bo mamy tak jak tutaj właśnie można zobaczyć oczywiście ostrzenie i co jest jedna wada. W ten konkretny egzemplarz, co ja mam, nie działa w nim dalmierz. Po prostu błędnie odczytuje odległość, więc się nie da ostrzyć na tą plamkę, co zdaje się, że próbowałem Państwu pokazać. Ale sam aparat działa. To jest tak, tutaj mamy ustawienie. Pierwszy pierścień przysłon, jak już jest to
aparat z obiektywem, tak jak sam aparat manualny. Drugi to jest tutaj odległość. No i więcej już na aparacie tutaj nie mamy. Warto pamiętać, żeby ustawiać migawkę, czyli otóż tą rzecz, tylko w wypadku, gdy ona jest naciągnięta. Żeby po prostu nie naustawiać głupot, czyli ustawić czegoś, co nie istnieje. Też jest to możliwe, ale cóż. Dobrze. Zdaje się, że to będzie to wszystko, albo jednak nie. Zapomniałem o jednej rzeczy, jaką jest pierścień zwijania powrotnie. Pokrętło do zwijania filmu po prostu powrotnie, które jest tutaj, które po. Oj. Które po przekręceniu w tym ze strony się ukazuje i możemy wtedy zwinąć powrotnie film po naciśnięciu tego pierścienia, niższego pierścienia na spuście. Jak już mówiłem, niestety nie mogę Państwu tego zaprezentować. Dobrze, dziękuję za obejrzenie filmu. Powiem tak, rozgadałem się strasznie na 11 minut, ale jest to aparat ładny, bardziej złożony od takiego Zenita i myślę, że był tego wart. A skoro mowa o samym Zenicie, to wstanę i porównamy sobie dwa aparaty: Zenit i właśnie otóż to FET5C. Zenita troszkę gorzej widać, ale co można zauważyć od razu? Zenit jest znacznie niższy, aczkolwiek same dwa aparaty, jak porównamy wagę, jednak bądź co bądź z filmem, najprawdopodobniej Zenit byłby cięższy ze względu chociażby na obiektyw. Chociaż ten aparat jest naprawdę duży i ciężki, to jednak jest inaczej wyważony. Jakby w Zenicie, tak jak tym, o właśnie co Państwu prezentuję. Widać, że znaczną część tej masy stanowi obiektyw, który po prostu przeważa poniekąd ten aparat. Więc dobrze. Ten konkretny egzemplarz zachowany w dość dobrym stanie i z futerałem, który jest sam aparat sprawny, kupiłem za 104, nie, za 180 zł. Myślę, że jest to aparat, który warto tyle wydać pieniędzy. Patrząc na to, że to jest jednak już ze światłomierzem, który może działać, plus jest to bardzo ładny aparat. Nawet dla celów kolekcjonerskich, moim zdaniem, warto go kupić. Więc zapraszam do subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę w stanie wrzucać trochę więcej filmów. Prawdopodobnie zajmiemy się też porównaniem kilku aparatów. No i mam nadzieję, że mój sprzęt poradzi sobie w końcu, albo nie tyle co poradzi, co sobie, co mi ustąpi i pozwoli w końcu wejść na YouTube Studio, żeby móc coś więcej obrobić na komputerze, a nie na telefonie. Znaczy obrobić jak obrobić, wiedzą Państwo, o co mi chodzi. Po prostu nawet dodać te zwykłe hasztagi czy coś, żeby łatwiej. Czy tam słowa kluczowe, żeby łatwiej było wyszukać moje filmy. Bo niestety, ale na chwilę obecną trochę ciężko cokolwiek zrobić z poziomu telefonu, bo niestety, ale komputer odmawia trochę posłuszeństwa. No i tak już jest. Dobrze. W najbliższym czasie mam zamiar jeszcze zaprezentować aparat Sony. Będzie to Sony DSC-HX300, zdjęcia z którego można zobaczyć na moim Instagramie, który podlinkuję w opisie filmu. Właśnie zapraszam bardzo na Instagrama. Myślę, że w kartę informacje powinna tam być właśnie dane o moim Instagramie, ale nie jestem tego pewien. Więc będę musiał się upewnić i na karcie społeczność się pojawi najprawdopodobniej jakieś informacje o filmach w najbliższym czasie. Więc no to doczekajmy do tych 15 minut, żeby nabić czas, żeby mogło się więcej reklam pojawić. Nie żartuję, niestety nie mam wpływu na reklamy, jakbym mógł, to by ich nie było.
Więc żegnam, do widzenia.